naród wciąż dawał jasny przekaz, że żyje, czuwa i czeka z nadzieją na wyzwolenie z niewoli. Tę wiarę i miłość do ojczyzny mieli nasi wielcy przywódcy. Miał ją Tadeusz Kościuszko i jego Kasymierzy, mieli ją legioniści Henryka Dąbrowskiego, a książę Józef Poniatowski wolał wybrać śmierć, niż oddać się wrogowi. W imię wolnej Polski wybuchło powstanie listopadowe, które rzuciło carowi śmiałe wyzwanie. Potem rozwiały się nadzieje wiosny ludów, by ponad dekadę później na stokach warszawskiej Cytadeli oddał swoje życie Romuald Traugott, ostatni dyktator powstania styczniowego. A podległi mu żołnierze toczyli nierówne partyzanckie bitwy i potyczki z potężną rosyjską armią. Aż spełniły się słowa modlitwy o wojnę światową, która przywróciła Polskę na mapę Europy. Teraz przed narodem polskim stanęło trudne zadanie scalenia państwa z ziem rozdartych między trzema zaborcami. Trwały walki o ustanowienie granic. Powstanie Śląskie, Powstanie Wielkopolskie, bitwa warszawska zatrzymująca bolszewików, którzy chcieli opanować całą Europę. Gospodarka była w gruzach, królowała bieda. Po zaborcach zostały chociażby trzy różne waluty, trzy rodzaje kodyfikacji prawa, więc najpilniejszym zadaniem była unifikacja Polski. Właśnie wtedy umiłowanie wolności i narodowej państwowości stało się źródłem energii narodu do budowania wolnego państwa. Kiedy po II wojnie światowej władze Polski Ludowej usunęły święto niepodległości z kalendarza, nie udało im się wyrugować go z serc Polaków.